Często pytacie się mnie o to, jak podróżować i czy mogę podzielić się z wami moimi wskazówkami. Dziś chciałbym poświęcić odcinek temu tematowi. Niestety, coś poszło nie tak. Co się stało? Przekonacie się w dzisiejszym odcinku. Siemaneczko, proszę Państwa, jest to odcinek specjalny, nie ukrywam, będzie on trochę inny. Bardzo chciałem nagrać taki odcinek i też było bardzo, ale to bardzo dużo próśb. Mianowicie powiemy sobie, jak podróżować. Ktoś sobie pomyśli, co ty, patyc, ja wiem, jak to się robi i tak dalej. Oczywiście, bardzo jest to możliwe i nie zaprzeczam, aczkolwiek chciałbym się z Tobą podzielić wieloma bardzo ciekawymi informacjami i dam sobie rękę uciąć, że przedstawię Ci tutaj kilka lifehacków, o których nie miałeś pojęcia. A wiem też, że jest tutaj garstka widzów, która na przykład nigdy nie miała jeszcze styczności z samolotem, nigdy nie latała, jest jeszcze młoda. Na pewno te wiadomości im się przydadzą. Ogólnie pierwsza zasada jest taka, żeby być uśmiechniętym i szczęśliwym, ponieważ podróżujemy lotniska. Jest to miejsce, które ma być wesołe. Hello! Widzicie, pan bardzo wesoły, zadowolony. Też z racji tego, że dzisiaj będę miał chyba najdłuższy lot w swoim życiu. Ogólnie miałem loty łączone, które były dłuższe, aczkolwiek nigdy nie miałem jednego lotu, który by trwał 17 godzin. Jedziemy najpierw do Emiratów, a później do Etembe. Aczkolwiek ten pierwszy lot będzie trwał 17 godzin i też to jest dla mnie motywacja i taki challenge, bo chciałbym zrobić jak najwięcej przez 117 godzin, jak najwięcej popracować. Dobrze, proszę państwa, właśnie przed chwilą zostałem zatrzymany, albo chciałem wejść do kibla, ale mnie państwo zatrzymali, bo zostawiłem swój bagaż przed toaletą. No tak się nie powinno robić, bo w ogóle za zostawiony bagaż może być krzywda. Niby może wystąpić jakieś zagrożenie bombowe, że ktoś zostawi, nie wiem, ładunek wybuchowy w torbie i później przyjeżdża jakiś SWAT. Pierwszy raz mi się to zdarzyło od dawna, żeby ktoś się tak doczepił. Kupujemy bilet. Kupujemy bilet sobie korzystając z różnych, proszę państwa, stron. Może to być Skyscanner, Google Flights, Sky. Najlepiej wyszukujemy sobie biletów z wyprzedzeniem, żeby znaleźć po prostu coś taniego. Szukamy na kilka sposobów. Najlepszy sposób szukania jest taki, że wybieramy sobie różne daty, proszę państwa. Można zobaczyć sobie na kalendarzyku i sprawdzić, ponieważ na przykład jeden dzień później, jeden dzień wcześniej może być różnica w cenie biletu nawet dwukrotna. Także zamiast za 2000 zł tu i z powrotem kupimy za 4000. Z różnych lotnisk nie zawsze szukajcie z najbliższego. Może się okazać, że na przykład mieszkamy w Katowicach, w Cimiu i bliżej nam jest do jednego lotniska, ale z drugiego lotniska na przykład bilety mogą kosztować dużo, dużo mniej. I nawet jeżeli czasami chcemy się dostać z Krakowa do Rzymu, jeżeli będzie bardzo tania wersja, tutaj podaję przykład lotu Kraków Rzym, to może się okazać, że wyszukiwarka lotów nam nie znajdzie na przykład połączenia, które jest jeszcze tańsze, na przykład Kraków-Berlin, Berlin-Rzym. Chcemy polecieć do Azji, to sprawdźmy również poza Kraków, Warszawa, Gdańsk, bla 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 bla. Sprawdźmy również na przykład Schiphol, lotnisko w Holandii. Sprawdźmy Frankfurt, ponieważ czasami jest tak, że te wyszukiwarki się gubią i mogą ci nie znaleźć czegoś. Oczywiście starajmy się wyszukiwać na prywatnym, możemy używać VPN-ów też, żeby nam po prostu nie podbijało ceny, bo jak zobaczą, że na przykład bardzo dużo osób próbuje, albo wy z ziomalami próbujecie szukać biletu, albo wchodzicie na ten sam bilet i później go nie kupujecie, to oni automatycznie podbijają cenę do góry. Bardzo ważne, upewnijcie się, jak kupujecie bilety, czy macie dołączony bagaż rejestrowalny. Mamy dwa rodzaje bagażów. Bagaż podręczny, który mam na plecach, oraz bagaż rejestrowalny, który idzie do luku bagażowego. Upewnijcie się, że macie ten bagaż rejestrowalny w cenie. Nie zawsze on jest. W 99% go można dokupić, ale lepiej go, proszę państwa, dokupić już online niż na lotnisku. Mamy bilety, mamy nasze bagaże, udajemy się na lotnisko. Jeżeli jest to lot między kontynentami, najlepiej 3 godziny wcześniej, jeżeli nie, to 2 godziny wcześniej. Ludzie się śmieją z dziadków, że dziadki przychodzą 6-7 godzin na lotnisko. Oczywiście to jest śmieszne, ja też się z tego śmieję, ale powiem wam szczerze, nieraz miałem sytuację, że byłem bardzo spóźniony, nie lubię się tak czuć i zawsze jednak lepiej trzymać się tych godzin. Jeżeli się spóźnicie, nie martwcie się, bo zawsze możecie poprosić ludzi, żeby wam pomogli, możecie iść do obsługi i tak dalej, oni na pewno wam pomogą, przeniosą was przez tą kolejkę. Nie bać się, nie poddawać się, tylko do końca walczyć. Raz miałem taką sytuację w Afryce, myliły mi się godziny, jechałem na lotnisko, mając wypożyczony samochód, czyli byłem w wypożyczonym samochodzie na lotnisku 5 minut przed zamknięciem bramek, nie otwarciem bramek, a zamknięciem bramek, byłem jeszcze poza lotniskiem, także mogłem sobie pomyśleć, kurde, dobra, olewam to, a jednak pobiegłem do tego rentala, powiedziałem gościowi, jak wygląda sytuacja, że mam lipę, bla 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 bla, zrobił sobie zdjęcie mojej karty kredytowej, gościu ze mną pobiegł na lotnisko, ogarnęliśmy wszystko, chociaż nie zawsze tak się zdarza. Czasami jest tak, że spóźnisz się na boarding, czasami zamykają punktualnie, to mogą cię nie wpuścić. Nigdy nie miałem takiej sytuacji, aczkolwiek Piotr Twardowski, mój ziomal, raz miał taką sytuację. 30 godzin bez snu, pozdro.
było to ciekawe. Dobrze, proszę Państwa, także pierwsza rzecz, którą robimy, to jest nadanie bagażu. Ogólnie sprawdźcie sobie zawsze, jakie tam są obowiązujące zasady w danych liniach lotniczych. Są różne na podstawie różnych linii lotniczych, to znaczy wymiary bagażu oraz to, co możecie schować w bagażu. To też jest bardzo istotne, żeby się nie nadziać, szczególnie jak lecicie swój pierwszy raz. Nie powinno się mieć powerbanków, baterii większych, akumulatorów w bagażu rejestrowalnym, który idzie do luku bagażowego. Powinniście mieć to w bagażu podręcznym. Ja to mam wszystko w bagażu podręcznym. Co ciekawe, pierwszy fakt, którego nawet kozacy mogą nie wiedzieć, to jest polecanie, aby jeździć z bagażami podręcznymi. Bagaż podręczny to nie zawsze musi być plecak. Czasami bagaż podręczny to może być mała walizka i poleca się na przykład brać dwie małe walizki zamiast jednego bagażu rejestrowanego. Czasami bagaże rejestrowalne giną i po prostu nie mamy z nimi już później kontaktu. Jednak liczę na farta, że mi nie zginie i potrzebowałem mieć jeden większy plecak. Ale jeżeli nasze wyprawy nie są długie, poleca się wziąć na przykład dwa albo trzy bagaże podręczne, czyli plecak i dwie małe walizeczki, bo dzięki temu mamy pewność, że nic nam nie zginie, a czasami nawet jest taka możliwość, że zapłacimy mniej. Drubiński poleca to bardzo serdecznie, także ja go kopiuję, bo on jest naprawdę dobrym podróżnikiem. Wszystkie ciuchy, ubrania, bla, 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 ja pakuję sobie do mojego rejestrowalnego bagażu, a do podręcznego całą elektronikę, wszystko, co mi jest potrzebne i chcę mieć zawsze przy sobie. No i w tym momencie zaczęły się moje pierwsze problemy. Ogólnie byłem tutaj już dużo wcześniej na lotnisku, bo miałem lot pośredni, aczkolwiek okazało się, że jestem na złym terminalu, ja pierdolę. To też jest bardzo ważna kwestia, weźcie sobie zawsze sprawdzajcie terminale. Czasami możecie mieć taką sytuację, że jak macie lot łączony, czyli powiedzmy chcecie się udać do Rzymu z Krakowa, jedziecie Kraków, Warszawa, Warszawa, Rzym. To może być tak, że na przykład jeżeli w Warszawie by było duże lotnisko, to jest możliwość, że musicie przenieść się z terminala na inny terminal, aczkolwiek raczej to jest niemożliwe i zawsze będziecie mieli o tym, będziecie o tym poinformowani. Jeżeli na przykład są ogromne kolejki albo jest jakaś lipa, wiecie, że jesteście spóźnieni na lotnisko, bierzecie kulę. Jeżeli macie kulę, podejdziecie do pierwszego punktu informacji, to was wezmą od początku do samego końca, was przewiozą, czy to na wózku, czy to na jakimś meleksem, zrobią za was wszystko, nie będziecie musieli w żadnej kolejce czekać, nie? Także też ciekawa sprawa. Dobra, a ja w tym momencie zaczynam się troszeczkę, nie zaczynam się stresować, jeszcze jest dużo czasu. Korzystamy z tych dużych ekranów, mi pokazuje, że jest check-in. Mówi się dla osób, które się stresują, że jeżeli przejdziesz check-in, czyli jeżeli wezmą twój bagaż, to już nie musisz się martwić. Ten bagaż idzie od razu do luku bagażowego. Jest boarding. Boarding, czyli to już jest wchodzenie na pokład, wchodzenie on board. Czyli wyobraźcie sobie, że spóźniacie się na boarding. Mają do wyboru tak, albo wołać was piąty, szósty, siódmy, ósmy raz, czekać na was. Wręcz samolot będzie na was czekał, albo będą musieli rozpakować wszystkie walizki, znaleźć waszą walizkę w tym całym luku bagażowym, żeby ją wyjąć, bo ta walizka nie może polecieć z samolocie, w którym wy nie lecicie. Dlatego na 90% będą czekali na was. Dobrze, proszę Państwa, idziemy teraz dać nasz bagaż. Będzie on ważony. Zawsze jest ważony. Nie zawsze jest mierzony, zawsze jest ważony. Chodzi nam teraz o bagaż rejestrowalny, ten, który idzie do luku. So, can we make that this luggage goes to a 10B directly? Znowu taki ryż, taki sam jak w Wietnamie. Okazuje się, że do Ugandy trzeba mieć wizę. Ja nie miałem zielonego pojęcia o tym. Zaufałem troszeczkę Kairenowi. Hello. A, dzień dobry, zdrastwujcie. Yes. Kairen mi nic nie powiedział. Możliwe, że dla niego, dla mieszkańców Afryki, żeby wjechać do Ugandy, nie ma przypału. Niestety dla mnie jest przypał. Dzięki Bogu. I babka mnie chciała wpuścić na lot, ale miałem łączony lot, proszę Państwa. Miałem z Nowej Zelandii do Dubaju i później z Dubaju do Entebbe. Powiedziałem, żeby mnie tylko wzięła mi ten lot pierwszy z Nowej Zelandii do Dubaju, a ja w tym czasie załatwię sobie wizę. Ogólnie czasami na wizy trzeba czekać 3, 5, 10 dni, ale jest opcja zrobienia ekspresowej wizy. Zobaczymy, czy mi się uda to zrobić, ale ogólnie będę musiał dopłacić 120 dolców. Trochę przyznam szczerze, jestem obsrany. Cały nasz trip, który zorganizowaliśmy z Kairenem, się przedłuży, a nie może się przedłużyć, bo my też później jeszcze robimy kolejne rzeczy. Teraz nie będę mógł nagrywać, ponieważ idziemy dać nasz bagaż do prześwietlenia. Bagaż podręczny. Teraz, proszę Państwa, przeszukiwali nasze bagaże, czyli dawaliśmy nasz bagaż podręczny, wszystko co mamy, kamerę. Trzeba zawsze wyłożyć laptop. W niektórych państwach nie trzeba, ale w 95 trzeba wyłożyć laptop, wyciągnąć laptop. Elektronikę czasami mogą chcieć dokładniej to przeszukać. Jak już jesteśmy tutaj, czyli po check-inie, po sprawdzeniu naszego bagażu podręcznego, przed boardingiem mamy dostęp do tutaj, załóżmy, sklepów i tutaj jest też strefa bez słowa.
I czemu mówię o tym? Warto, jeżeli są tutaj jacyś podróżnicy, to jest dobry protip dla studentów, którzy chcą oszczędzić trochę kasy. Sprawdzamy, jaka jest cena na przykład alkoholu i papierosów w danym kraju. Są grupki Polaków na Facebooku, które po prostu się tam dowiadują, rozmawiają, takie polonie można by było powiedzieć, i można się zapytać, czy ktoś potrzebuje wódeczkę albo papieroski. Są ludzie, którzy specjalnie to skupują, ponieważ na przykład na lotnisku można kupić coś 2, 3, 4 razy taniej, wjeżdżając do jakiegoś kraju. Na przykład nieraz jest tak, że na Islandię to bardzo serdecznie polecam, zobaczcie, czy to też działa na Szwecji i na Norwegię, chyba tak, że kupujemy fajki, można wziąć trochę kartonów fajek, trochę dodatkowych wódek, oczywiście sprawdzać, ile możecie przenieść, ale jeżeli macie na przykład ustalonego jakiegoś gościa już z grupki wcześniej, że załóżmy kupi od was, albo że to opchnie później, no to możecie naprawdę sobie całkiem sporo zarobić. Na pewno za bilet może wam to zwrócić. Kolejnym protipem jest to, że jak macie tutaj te perfumerie, pierwsze co robicie, to idziecie umyć pachy w perfumach tutaj, bo są za darmo. Dobra, ogólnie... Ej, chyba pokarało mnie, że chciałem tutaj pouczyć, a dostałem taką nauczkę, że to jest nie. Jest w takim dosyć mocnym biegu, wiele rzeczy się zapomina, ale do czego dążę, to to, że się jeszcze okazuje, że trzeba mieć szczepionkę na żółtą febrę. No, ja tą szczepionkę mam, ale kurde, gdzieś fartem, gdzieś w książeczce szczepień na samym końcu, dlatego też polecam wam sprawdzić, czy macie wszystkie swoje szczepienia i się upewnić, że macie taką książeczkę szczepień. Czasami jest jeszcze tak, że w różnych lotniskach pozwalają ci zrobić na lotnisku szczepienie. Nie wiem, czy w Ugandzie jest możliwość zrobienia na lotnisku, ale trochę jest przypał. Idę kupić kredki, bo muszę wam wysłać pocztówki. Państwa na loty. Warto zawsze sobie przed lotami pobrać dużo filmików na YouTubie, moich najlepiej, pobrać sobie jakieś informacyjne. Bardzo polecam wam serdecznie Geography Now, możecie sobie każde państwo jak gdyby pobrać, zobaczyć. No chyba nie każde, ale bardzo dużo państw mają. A ja teraz chcę wam pokazać jedną bardzo fajną rzecz. Mianowicie te poduszki. Jak działają te poduszki? Bardzo dużo osób myśli, że taka poduszka działa w ten sposób, że ją dajemy z tyłu i się śpi, ale to nie jest prawda. Te poduszki działają w ten sposób, że dajemy do przodu i śpimy. Daj znać, czy wiedziałeś o tym, czy nie. Kolejna, proszę państwa, ciekawa informacja. Na niektórych lotniskach macie takie lounge. Na przykład w Indiach bardzo opłaca się kupić takiego lounge'a, zamiast na przykład kupować sobie osobno jakieś takich rzeczy w restauracyjkach. Można iść do takiej lounge, macie wtedy Wi-Fi, macie wtedy żarcie, picie. Bardzo przyjemnie jest. Idę tam. Kolejny protip, proszę państwa. Zawsze ze sobą mieć przełączki, jak jedziemy do danego kraju. Ja na przykład kiedyś do Japonii leciałem i nie miałem tego ogarniętego i na przykład już w Japonii na miejscu było bardzo ciężko tam zdobyć. Weźmiemy sobie, kupimy pisaki, którymi wam zrobię piękne pocztóweczki. Ale fajne w ogóle plecaki z Lego. Dobrze, proszę państwa, później krótka sprawa, szukamy naszego gate'a. Tutaj mi pokazuje, że mój gate jest 10. 5 minut drogi stąd, także idziemy. Ogólnie tutaj musi być wszystko rozpracowane logistycznie. Dobrze, proszę państwa, została mi tylko modlitwa, żeby na pewno wszystko się udało, jak widzicie. I ogólnie czasami bywa coś takiego, że jest boarding robiony w zależności od boarding, czyli wejście na pokład, jest on robiony w zależności od tego, w jakim miejscu w samolocie siedzicie. Czy jest to strefa pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta? To ja wam polecam. Jak nie ma tych stref, ja wchodzę zawsze ostatni. Z dwóch względów. Pierwszy względ, błahy, teraz sobie siedzę zamiast wstać, jak ci państwo. Drugi wzgląd jest taki, że jak wchodzę jako ostatni do samolotu, mam wgląd na to, jak wygląda cały samolot. I czasami jest tak, że jest bardzo dużo wolnych miejsc. Po prostu sobie siadam w wolnym rzędzie, żeby móc się rozłożyć, czy żeby mieć więcej miejsca dla siebie. Nie uważam, żeby to było jakoś innowacyjne, ale no szczerze, bardzo mało osób to robi, dlatego mówię to wam. To jest top 5 najdłuższych lotów na świecie, jakie mogą być. Top 1 jest Singapur, Nowy Jork bodajże. Emiraciki, proszę państwa, zawsze z Richem. Samoloty tworzą dwie firmy, Airbus i Boeing. Jedzonko, coś co naprawdę uwielbiam. Kocham jedzonko samolotowe. Zawsze zjadam wszystko do końca, jest przepyszne. Zajęło mi to 6 godzin i 30 minut.
dobrze, proszę Państwa, jesteśmy w kiblu. Zaspaliśmy, w sensie zaspaliśmy, no spałem jak kurde śpioch. Zrobiliśmy te pocztówki, proszę Państwa. Tak długo, to się nie spodziewałem. Łapa mnie boli cały czas, ale są fajne. Starałem się robić jakieś fajne rysunki, czy polecam robić tak zwaną teleportację w lotach international. Możecie podejść sobie do pani, zawsze możecie poprosić o kolę, wodę, cokolwiek, ile chcecie, ale również alkohol. I ja bardzo lubiłem się często natupcyć w samolocie po to, żeby zrobić sobie teleportację. Pijesz. Nie jesteś nawalony tak, żeby, wiecie, robić jakiś szajs, ale żeby po prostu być dobrze wstawionym. Zasypiasz, chłopie, chrapiesz, nie pozwalasz spać całemu samolotowi, ale budzisz się za 13 godzin. No, 10. Jak samolot wyląduje i się nie spieszymy, to nie ma co wstawać. Przez te 17 godzin cały czas nie dostałem wizy swojej. Ta firma chyba wziąłem przez jakąś pośredniczącą firmę. Czasami się trafi, czasami nie. Bardzo możliwe, że będę dzień w dupę. Trochę czuję się wkurwiony, bo czuję się w tym wszystkim trochę sam. Ja nie wlecę tam, ja tam po prostu nie wlecę. No dzisiaj wydaje mi się, że jest mała szansa. Ogólnie jestem wkurzony, bo właśnie ta firma, która ogarnia te rzeczy, ogarniała przez Skyrena ten wyjazd w Ugandzie, nie pomogła mi, a mieli naprawdę bardzo dużo czasu, żeby to zrobić. Chyba miał być przylot o 5, przylecieliśmy 6:30, jest 7:30, nie ma wizy, nie ma niczego. I w dupę. Nie wiem, co to będzie, szczerze powiedziawszy, trochę jestem zawiedziony. Nie wypada mi płakać, ale kurwa za zrządzenie losu. No nie puszczą mnie, rozmawiałem, teraz byłem w biurze w ogóle z gośćmi i się okazało, że niestety mnie nie wpuszczą tam na ten lot. Strasznie średnio, to jest... Afryka to było jedno miejsce, do którego nie ogarniałem sobie wiz, niczego innego. Myślałem, że to będzie ogarnięte, bo to jest jedyne miejsce, gdzie też mamy zorganizowaną wycieczkę. Kurde, mam pół godziny jeszcze przed boardingiem. Może się k***a starzy cud, nie? Kurde, nie wiem, czemu ja nie pomyślałem o tym, żeby sprawdzić. Wiadomo, że trzeba, ale trochę, powiem wam szczerze, po tych Indiach, po Nowej Zelandii, po wszystkim, staram się robić jak najfajniejsze rzeczy i zawsze jak gdyby się skupiam na tych najbliższych 2-3 dniach do przodu. Wszystkie wizy miałem. Tutaj też do Afryki zazwyczaj mi się wjeżdżało. Nie wiem jak ja to mogłem przeoczyć, nie? Napisał do mnie SMS ziomal, który jest odpowiedzialny za moją wycieczkę w Ugandzie. Jacob, it's Joe here, Kyron's friend. Fuck man, I'm sorry for the issues. I'm really doing this. The only airline that I know that of... That does it. No, every airline does it, my friend. Every airline does it. Po kilku minutach zadzwonił do mnie bezpośrednio dowiedzieć się, o co chodzi. So what I want to tell you is I don't think so that it's Emirates. It's not Emirates. It's every airline. There are some countries that you can get without visa. I guess African countries and stuff like this can go to Uganda without visa. But people from Poland, it doesn't matter which airline I will take. I need to obtain e-visa. Okay. I thought, okay. Because I am doing like 80 days around the world trip. And I was in a lot of countries right now, in Oman, in India, in every country, and New Zealand. I believe so. I was organizing visas by myself. But I thought that if I'm flying with tourist company, that, you know, and I asked also a few times, do we need something more? Do I need to prepare anything? Yeah. I didn't thought that to check if I need visa, because to be honest, I thought that maybe because I'm going with you guys, you will tell me. Of course, I'm not trying to change the responsibility, you know, everybody is responsible for himself. Yeah. I can buy a ticket only when I will have this visa, so, you know, I will have to pay like additional amount of money for this. Absolutely, man. I was gonna say that any additional costs that you have, I will 100% cover. You know, the truth is because these mistakes are happening. I'm not like that much afraid of money, because this is like part of the business that sometimes doesn't go well. I'm really sad because now I'm doing this project for YouTube, and I'm trying to make every day as good as possible. You know, I can't extend my stay in Uganda. I need to fly back from 27 because I need to do some other countries. I know what you mean. So it's very easy to make your trip now. It's
it's easy to shave off one or two days. Okay. Maybe at the end, instead of three nights, it's two nights, that sort of thing, and you'll still get the full experience. Perfect. 100%. It's just the frustration of having to waste time sitting at an airport waiting, you know, it's really not cool. Nie ukrywam, byłem zły na całą sytuację, również byłem zły na siebie. Żałowałem, że nie sprawdziłem tego samemu. Do każdego kraju sprawdzam wymagania kilkukrotnie. Podejrzewam, że mój mózg założył automatycznie, że nie trzeba mieć nic dodatkowego, aby wjechać do Ugandy, ponieważ do RPA, Botswany, Mauretanii, Egiptu, Zimbabwe wizę dostawało się na wjeździe. Nie ukrywam, byłem też lekko wkurzony na Joe, bo nie dał mi informacji również o szczepionce na żółtą febrę. Gdybym nie miał jej zrobionej, to nie wleciałbym tam na 100%. Aczkolwiek prawda jest taka, że zawsze trzeba brać odpowiedzialność za siebie i sprawdzać bambiliard razy. Wtedy by coś takiego na pewno nie miało miejsca. Człowiek z racji tego, że jestem mężczyzną, a oczywiście faceci nigdy nie popełniają błędu, musiałem się lekko spruć. No nic, życie toczy się dalej, idziemy. Tak też się dzieje, no i co tu dużo mówić. W ogóle jestem teraz jak ten, jak taka niby nóżka. Poruszam się za pomocą jednej nogi. Hello. Wjebało się trochę siana. Ja wiem, że w moim życiu, z racji tego, że zamierzam robić bardzo dużo rzeczy i nie pier... tylko za tym stoją nie tylko słowa, ale również i czyny. Wiem, że takich sytuacji jak dzisiaj będzie dużo. I im częściej będę miał taką sytuację, im częściej będę z niej czerpał lekcje, kontrolował siebie, jak się teraz mój organizm zachowuje, czemu takie uczucia, czemu takie emocje, jak to wszystko pokonać, no. Nie ukrywam, ta podróż trochę mnie kosztuje i to, co teraz się odjeżdża, też dostanę po kieszeni, nie? Najważniejsze to jest wyciągać lekcje i się nie przejmować, bo jeszcze dużo chujowych rzeczy się wydarzy. Pozdrawiam serdecznie. Kurde, jeszcze wam powiem taką akcję, że gdybym utknął wszędzie, tylko nie w Dubaju, w Emiratach, które tak cisnąłem, nie? Czuję się jak głupi bałwanek, proszę państwa. Dobrze, proszę państwa, jak się okazuje, to najważniejsze w takim razie uczmy się razem wszyscy na tych śmiesznych błędach. Sprawdzamy na stronie gov, wpisujemy kraj, pyły i tam mamy wszystkie informacje. Co trzeba do wylotu? Paszport, czy może dowód wystarczy, czy wiza, czy jakieś dodatkowe książeczki, szczepień i tak dalej. To jest najważniejsze. Bądźcie wcześniej na lotnisku i na pewno traficie na swój lot. Dobrze, proszę państwa, podsumowując całą sytuację, nie wiem, co się będzie działo, czekamy na wizę. Mam nadzieję, że się uda ogarnąć to wszystko, ten cały bałagan, bo Uganda czeka, a to wszystko jest dosyć, można by było powiedzieć, istotne. Także zobaczymy się w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się podobał ten, obczajcie poprzednie. See ya.